witać na kolejnym już spotkaniu z sympatyków, pasjonatów Sosnowca. Spotykamy się już po raz trzeci i za każdym razem zaskakuje nas frekwencja. Mam nadzieję, że to spotkanie również będzie tak samo owocne jak wszystkie poprzednie. Niezmiennie zachęcamy wszystkich do aktywnego współuczestnictwa w rozmowie. Głównym tematem przewodnim dzisiejszego spotkania są artyści, muzycy głównie związani z naszym miastem, z Sosnowcem, urodzeni w tym mieście, czy też działający artystycznie w granicach Sosnowca. Tradycyjnie absolutnie nie będziemy zanudzać, będziemy na pewno poruszali wiele wątków. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby każdy zabrał głos w dyskusji, żeby to było żywe spotkanie, otwarte, w bardzo rodzinnej atmosferze. Niezmiennie również zapraszamy do poczęstunku, można zaparzyć sobie kawę, herbatę, jest również pudełko, w którym można pozostawić skromne datki. Proszę się czuć jak u siebie w domu i raz jeszcze mam nadzieję, że... Co prawda ja tutaj posiedzę około 30-40 minut, niestety względy prywatne zmuszają mnie do tego, żeby opuścić spotkanie wcześniej, ale mam nadzieję, że jak zwykle przynajmniej 2-2,5 godziny Państwu się tam świetnie i świetnie tutaj bawić. No cóż, mamy tutaj dzisiaj dwóch gości szczególnych. Pierwszy z nich, pozwolę sobie przedstawić, pan Jan Rzusiński. Znany konferencjer, wydawca, autor trzech książek o Sosnowcu. Pierwsza książka nosiła tytuł Całą gębą, druga była cztery razy całą gębą. Trzecia książka to była Ludzie kultury i sportu, w której pan Janusz bardzo w ciekawy sposób przedstawił wiele biogramów sosnowieckich artystów, związanych ze sportem, z kulturą, dziennikarzy, wszelakiej maści ludzi zajmujących się kulturą w Sosnowcu. No, witamy serdecznie, panie Januszu. Panie Januszu, był kierownikiem Domu Kultury Metalowiec, w Ząbkowicach też był Domu Kultury. Myślę, że Państwo, którzy będą chcieli szczegóły znać na temat pana Janusza, to myślę, że jest dużo informacji nie w internecie. Ale ja zachęcam, to jest bardzo ważna postać w naszym mieście. To jest żywa historia naszej kultury w Sosnowcu. A laureat oczywiście nagrody Sosnowca za upowszechnianie kultury. Także myślę, że pan Janusz nam dużo ciekawych rzeczy dzisiaj powie. Dziękuję. Bardzo miło Państwa powitać. W imieniu pani Izy Krzowskiej, w imieniu Pawła Ptaka, w imieniu Mateusza Cezarskiego. Kolejnym naszym szczególnym gościem dzisiaj honorowym jest pan Czesław Gałka. Pan Czesiu Gałka jest pana Czesława. Ja miałem okazję słuchać parę razy pana Czesia, na pewno warto. Postaram się przedstawić fragment wykonania pana Czesława, jeśli pan Czesław pozwoli. No i myślę, że więcej informacji Państwo uzyskacie od samych naszych gości szczególnych. Witamy również pana Tomasza Kostro, pan Tomasz Kostro zapisuje się na stałe, że nasz tutaj prezydent i myślę, że każdy z panów będzie miał nam coś ciekawego do powiedzenia. Tak jak kolega tutaj wspominał, zapraszam Państwa do dużej dyskusji. Dziękuję bardzo. Dwa słowa powiem, bo pan Jan Rzosiński o panu Gałce napisał też w tej książce. Nie wiem, czy pan to widział. Tak. A mi to pan myśli się. Zabrudzę z tobą. Także myślę, że zaczniemy od tego, że oddamy... Pani chce coś powiedzieć? Nie. Kolega mi zostaje. Myślę, że bardzo serdecznie prosimy mówić do mikrofonu, żeby wszyscy z tyłu słyszeli. Wyższy jest. Może pana Czesława prosimy o kilka słów, bo doczytałem, że pan Czesław ma również korzenie muzyczne w rodzinie swojej, prawda? Proszę Państwa, witam jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich Państwa. Mam, oczywiście moja rodzina jest bardzo muzykalna. Mój tato, który też uczył długie lata w Sosnowcu w szkole muzycznej pierwszego stopnia na Wawelu, był muzykiem jeszcze Orkiestry Filharmonii Śląskiej w 50. latach, kilka lat. Moja ciocia, dwie ciotki grające, jedna z Alina Jędrzczak, mieszkająca w Częstochowie, pianistka po studiach muzycznych, i druga ciotka Pelagia, czyli siostra mojego ojca,
Pelagia Janas, która z jej mężem, a z moim wujkiem Kazimierzem Janasem tworzyli parę małżeńską długie, długie lata i byli koncertmistrzami orkiestry radiowej z Katowic. Długie, długie lata, więc to byli wielcy muzycy. Moja siostra grająca na skrzypcach, ale poszła w zupełnie innym kierunku. No i ja ten śpiewak, który skończony śpiewak, tak. Zawsze się śmieję tak, że skończony śpiewak. Proszę o małżonce. Ach, małżonka moja, przepraszam bardzo, właśnie w tej chwili jest w szkole, uczy również na gry na skrzypcach w szkole muzycznej. Przypominaj mi, Iza, tak, bo boję się. Przypomnij o córce. I córka też jest absolwentką szkoły muzycznej na skrzypcach, Magdalena. Syn uczył się, nie skończył co prawda, ale uczył się na fortepianie w szkole muzycznej. Wnuczka 3-letnia, bardzo zdolna muzycznie. A zobaczymy, czy będzie muzykiem. Tak, tak, Iza była świadkiem. No, proszę Państwa, 30 lat jestem w Warszawie, a jednocześnie w Sosnowcu. 30 lat śpiewam w Teatrze Wielkim, w Operze Narodowej. Jestem solistą. 3 lata śpiewałem, jeszcze w ogóle studia skończyłem w Akademii Muzycznej przez rzekę, w Katowicach oczywiście. Byłem 3 lata solistą Opery Śląskiej w Bytomiu. Przyjemne lata, bardzo sympatyczne. I potem już ten okres warszawsko-sosnowiecki. I tak, także nie mogłem jakoś się przenieść całkiem do Warszawy, bo no raz, że nie odpowiadało mi to miasto. Znaczy miasto jako samo w sobie oczywiście wspaniałe, bo historyczne i jest to stolica. I natomiast życie w Warszawie, przynajmniej dla mnie, to nie było to, o czym ja marzyłem. To, a poza tym ludzie, może przez to, że w tej pracy spotykałem też takich różnych ludzi, ludzie nie bardzo mi odpowiadali, którzy zawsze byli jednak, uważali się za tą stolicę, prawda, za tą Warszawkę. Oni byli lepsi, oni byli zawsze. Także moja kariera właściwie cały czas jeszcze trwa. Tak może chaotycznie opowiadam, ale gdyby ktoś z Państwa miał jakąś, oczywiście przez te lata miałem wielką możliwość, jest to no, najlepszy teatr w Polsce, o czym by oczywiście nie mówić, bo pierwsza scena operowa w kraju, kontakt z wybitnymi artystami, dyrygentami, reżyserami, solistami, śpiewakami. Miałem możliwość, gdyby nie Warszawa, prawdopodobnie bym nie znał takich ludzi jak Bernard Ładysz. Na przykład mój kolega przecież, mogę tak śmiało powiedzieć, jeszcze żyjący, Bogdan Paprocki świętej pamięci, z którym rozegraliśmy multum partii Kry w karty w garderobie świętej pamięci, Andrzej Hiolski. No to są te wielkie nazwiska, a moi koledzy z pracy. Będzie może okazja, ażeby jeszcze opowiedzieć taką anegdotę, jedną z wielu, z mistrzem Ładyszem, jaką miałem okazję przeżyć. No, dużo się działo, wielkich takich spotkań z ciekawymi ludźmi, no i to tyle. Przepraszam, teraz przekazuję. Chciałem wspomnieć, panie Czesławie, że został pan zauważony już kiedyś przez władze miasta Sosnowca i został pan uhonorowany przez władze miasta. Tak, to było kilka lat temu już, ale zostałem uznany, dostałem artystyczną nagrodę miasta Sosnowca. Jeszcze za prezydentury pana Czarskiego. Tak. Pierwszy rok chyba. Tak. Na wstępie, będziemy ciągnąć jeszcze. Bardzo proszę. Ja jeszcze może tutaj taką ciekawostkę dodam, tylko że od Państwa Gołków otrzymałam skrzynce, które znajdują się tutaj nad barem. Także
ktoś chciał mieć kontakt bliższy z rodziną Gałka, zapraszam. Prawdzie nie ma syneczka, ale czekam, że może być przez ten. Jeśli nie, no to można przyjść do własnym i zabrać. Może teraz bym prosił pana Janusza o kilka słów. No, pan Janusz, pan bardzo dużo ciekawych ludzi związanych z artystycznie z Sosnowcem Ponowczym. Znam. A Czesław mnie powiedział, że prezydent Michał Czarski został zwolniony z pracy po przyznaniu nagrody. Ale nie słusznie. Proszę Państwa, oczywiście Czesław mi wybaczył mnie, że to tam. Czesław przez skromność nie powiedział, że należy, że jest z najwyższej półki artystów, basów w kraju. Najwyższa półka. Wyższej półki nie ma, jakkolwiek uzupełnię tylko twoje wspomnienia o Werze. Sosnowiec wydał mnóstwo ludzi, śpiewaków operowych. I ciekawe, że Sosnowiec, mówimy miasto tenora, kiepury, najwięcej ilość ludzi do śpiewaków to basy. Marian Bośniczko, tak. Uznawany przez starszy od ciebie, uznawany za najlepszego ówcześnie barytona w kraju. Tak. Że Biesiadecki, Szerszeń, Biesiadecki młody. Tak. Młody. Pan Szerszeń też jest Sosnowczanin na moim Sosławie? Słucham. Miałem okazję go słuchać teraz na występie. Tak, naturalnie. Muszę mieć informacje na temat pana Szerszenia znaleźć. Chłopak z Sosnowca, naturalnie. Tu jest informacja tej mojej postaci. I żeby może inaczej, bo też chaotycznie, ale podnoszę temat Czesława. W ogóle największym potęgą, coś ten mikrofon tak stuka, huka niepotrzebnie. Ja nieciekawie wyglądam. O, tu jest lepiej nie gadać. Ja nieciekawie wyglądam po tym głosie bas Czesław i taki nieco sopran Janusz Osiński. Nieco sopran. Proszę Państwa, Sosnow największym potencjałem. Ja jeszcze wspomnę o tych ludziach. Największym potencjałem naszego miasta są ludzie, których to miasto wydało. I my nie musimy, rozmawialiśmy wcześniej, nie musimy się wstydzić żadnego miasta w kraju. Z Krakowem, gdzie powiedzmy uchodzącym za kolebkę kultury łącznie. Podczas, co jest przerażające, że przeciętny Sosnowiczanin, ja nie mówię o nas, ja mówię o przeciętnych Sosnowiczaninach, to znaczy nazwiska ludzi. Powie Kiepura, powie jeszcze Władysław Szpilman, i powiedzmy Jacek Cygan, no bo jak o Jacku Cyganie nie może wiedzieć. A co czwarty tam powie jeszcze Poli Negry, podczas gdy ona nic wspólnego z Sosnowcem nie miała. To był tylko epizod jej. Też rozmawialiśmy. Słucham? Pierwszy mąż, no nie było to nie taki trochę. A słuchaj, pierwszy i ostatni, ale to Poli Negry, z tego co wiem, jechała na koncerty przed wojną do Wiednia i tu był urząd cenny na dworcu w Sosnowcu i nie miała tam w porządku z papierami. I ten naczelnik urzędu zaproponował jej nocleg w oczekiwaniu na te papiery uzupełniające. No i ten nocleg przedłużył się do półtora roku. Długo spali. Ale po drodze ona wyszła za tego naczelnika, wyszła za mąż. I to była
cały pobyt Polinegry w Sosnowcu. Nikt nie kwestionuje jej zasług imieniem, podczas gdy autentyczna sosnowiczanka, o czym nie wszyscy wiemy, Bella Darby, pochodzi z Sosnowca i była gwiazdą Hollywoodu. Bella Darby urodzona w 1926 roku. Przepiękna dziewczyna, mam tu jej zdjęcie, poznałaś... Ja mam kolorowe. Słucham? Ja mam kolorowe zdjęcie. A, to ty masz, bo ty masz znajomości, masz chodę. Ja w ogóle muszę uważać na Tomka Kostro, bo pisuję też do Sosnartu, a ponieważ Tomek prowadzi gazetę, więc to jest mój szef. I teraz chcąc, nie chcąc, muszę uważać, bo on mnie tu zaraz poprawia. No ale jakoś może skończy się budową. I ta Bella Darby, bo mnie widzisz, wytrąciłeś z konceptu, nie wiem o czym mówię. Ta Bella Darby, poznał ją reżyser, producent z Hollywoodu w Paryżu, w kawiarni. Zaangażował do Hollywoodu, gdzie grała u boku takich aktorów jak ówczesnych gwiazdów Ustinow czy Kim Douglas. To się skończyło tragicznie, ale o tragicznych historiach nie mówię, bo Bella Darby była sosnowiczanką i gwiazdą, przepiękną gwiazdą Hollywoodu. Jeśli mówimy o aktorach, to trzeba również przypomnieć nazwisko Jan Dorman. Nie wiem, czy Państwo. Dyrektor Jan Dorman, pochodzący z Dębowej Góry, tu w Sosnowca blisko. Jan Dorman, dyrektor Teatru Dzieci Zagłębia. Reżyser. Człowiek orkiestra. Tak. Wszystkie historie, które w teatrze się odbywały, to było za dotknięcie czarodziejskiej różdżki Jana Dormana. Dlatego o nim sentymentem mówię, ponieważ byłem związany z nim. Jako chłopak grałem w jego teatrze dziecięcym w Domu Kultury Górnik. Potem Jan Dorman stworzył teatr młodzieżowy przy Teatrze Zagłębia w Sosnowcu i graliśmy sztukę Jarosława Iwaszkiewicza Lato w Noam w 1949 roku. Ludzie, spójrzcie na z jakim starym człowiekiem rozmawiacie. Ja grałem tam bardzo pięknego, przystojnego młodzieńca Małorycego, syna przyjaciółki Chopina, czyli żonca Małorycego. Ja zostałem obsadzony w tej roli, bo ponieważ potrzebny był bardzo przystojny człowiek. I teraz... I to jest jasne, że nikogo innego nie mógł kombinować. Ale żeby skończyć z Dormanem. Pracowałem u niego zawodowo w Teatrze Dzieci Zagłębia. I to była moja pierwsza praca, a Jan Dorman był moim pierwszym szefem. Uchodził on za jednego z największych nowatorów teatru lalek w Europie. I w tym czasie został odstawiony, ponieważ jak ówczesne władze PRL-u przedstawiły, jego bajki nie przedstawiały wartości ideologicznych. Kopciuszek ma być wartością ideologiczną na przykład. Ale jeśli już mówię o Kopciuszku, to myśmy grali Kopciuszka z żywym aktorem, bo Jan Dorman to był ten pierwszy człowiek, który wprowadził aktora na scenę poza lalką. Graliśmy Kopciuszka gdzieś tam w Domu Kultury i scena była przykryta zielonym płótnem łącznie z orkiestronem, z zapadnią. Też przykryte,
Tam było oznakowane, ale ten Kulewicz, książę, który szukał Kopciuszka, nie zauważył tego. Kopciuszku, gdzie jesteś? I do dzieci mówi, i tu go nie ma. Drugą, Kopciuszku, gdzie jesteś? I do dzieci, i tu go nie ma. Kopciuszku, i... To zapadnie, wpierniczył się, upadł plecami na krzesła. Dzieci, o dziwo, w ogóle nie było żadnego śmiechu, taka cisza martwa. Myśmy trętwieli tam na tej scenie i słyszymy głos z orkiestrową. I tu go nie ma. To była piękna historia. Natomiast mówiłeś, Czesław, o Teatrze Wielkim. Przez 10 lat dyrektorem programowym Teatru Wielkiego był Zbyszek Bogdański. Tak, naturalnie. No więc. Wspaniały aktor. No, tylko ty nie możesz stać stojąc przy mnie, bo ja nie czekaję. Ja o Zbyszku powiem. Oczywiście. Więc Zbyszek Bogdański po maturze złożył papiery do Akademii Medycznej. I tam wiadomo, byłby lekarzem. W tym czasie, do tego lata w Noam, Dorman poszukiwał jednego z aktorów. I ja Dormanowi zaproponowałem Bogdańskiego. Zbyszek wyraził zgodę i zamiast leczyć ciało, po dziś dzień leczy duszę, jest wielkim reżyserem, był, bo on na emeryturze. I był aktorem znakomitym filmowym. Aha, witamy tu panią Dorotę Anioletto. Dzień dobry państwu, dobry wieczór. Państwo też nie wiedzą, kto co. Otóż wspaniały muzyk wiedeński. Muzyk czy muzyczka, Dorotko? Muzyk. Na to czekałem. O wiedeńskim nie tłumaczyłam. Dorota Anioletto, znakomity muzyk, bo przy okazji muszę to powiedzieć, jest twórcą dwóch oper, proszę państwa. Dwie opery są jej dziełem. O czym za chwilę powiesz? Pomyliłem się, nie? Dwie albo pół do trzeciej. Nie. No więc, żeby może błyskawicznie z aktorami, żeby zakończyć. Dlaczego ja mówię, że Sosnowiczanie nie znają ludzi? To nie jest ich wina. To jest wina nasza. Znaczy nasza, nie nasza. Nie mają tego przekazu. Ja państwu przytoczę taką ciekawostkę. Wojciech Babiszczyk. Czy ktoś może powiedzieć, kto to jest? Cisza. Otóż Wojciech Babiszczyk ma fan klub w Japonii. A my w ogóle nie wiemy, kto to jest. To jest chłopak, bo on się niewiele ponad 40 lat ma, który skończył animację filmową w Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi, współpracował z Hollywoodem, współpracował z Waltem Disneyem, ma pracownię animacji filmowej w Indiach, w Delhi, i fan klub w Japonii. A w Sosnowcu nikt nie wie, kto to jest. Ja nie mam do państwa pretensji, skąd? Tylko mówię, to jest czyjaś tam wina. Podobnie Andrzej Dziuk. Tak. To wiemy, to był. No, długoletni dyrektor teatru Zakopane Witkiewicza. Proszę państwa, ja spojrzę... I Materna, przepraszam. Materna, tak, no to jest sprawa estradowy, tak. jak powiedzmy aktor dramatyczny i nie jest on w tak wysokiej cenie jak ludzie, o których mówiłem. Ale żeby zakończyć może sprawę teatru, za Miedzą.
za Miedzą, urodzony w Dąbrowie, a mieszkający przez wiele lat za Miedzą Janusz Gajos. Nasz chłopak za Głębią. Nasz chłopak z Małobolca. Nie muszę lubić to, Janusz. Czy Virginius Grimm, partner Kociniaka z filmu Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Od nas chłopak z Będzina. Następnie, proszę Państwa, tak żebym za dużo... Aha, trzeba powiedzieć Magdalena Piekosz, bo jest to dziewczyna super sosnowiczanka, która była reżyserem, reżyserowała mnóstwo filmów dokumentalnych, naukowych i w premierze, w swoim debiucie filmu fabularnego wygrała ogólnopolski konkurs filmem Pręgi, Magdalena Piekosz. Trzeba o niej pamiętać. Tu do pomocy naukowej zajrzę. Tak tu. Kostry nie mam tutaj. Przykro ci, co? Proszę Państwa, no więc o teatrze sosnowieckim nie będę mówił, bo podobno był tu dyrektor Zbyszek Leraczyk i byłoby nie tak, gdyby ja coś na ten temat jeszcze dodawał. W każdym razie teatr sosnowiecki starszy od Sosnowca o 5 lat. Bo teatr powstał w 1897 roku, podczas gdy miasto uzyskało prawa miejskie w 1002, czyli o 5 lat teatr sosnowiecki jest starszy od miasta. No, trzeba by na pewno powiedzieć Wiesław Drzewicz. Ach tak, naturalnie. Znakomity nasz chłopak mieszkający na ulicy Małowskiego. Nie powiem, ile wódki z nim wypiłem, bo nie uwierzyliście. A kto? Pogorie, gdzie słyszałem, dobrze słyszałem, jedną? Dwie pogorie. Tam mamy jednej, to już tak lepiej. Proszę Państwa, wspomnieć należy Antoni Jurasz, Agnieszka Chrzanowska, bo to wiadomo. I tak dalej. Marek Pacuła. Sławomir Pietras. Sławomir Pietras, mam go gdzie indziej. W operze. Mam go w operze. Sławomir Pietras, urodzony w Czeladzi. W innym pliku. A mieszkał w Będzinie, ale to jest nasz chłopak, tak. Agnieszka Chrzanowska, znakomita wychowanka Piotra Skrzyneckiego, przyjęta do tego. Ale i Dudek Dulemba. A Dulemba, tak, to już nie kiwaj mi palcem. Trzeba żąda, bo ciebie jakieś gratyfikacji palce nie kiwa. Proszę Państwa, tak żeby zakończyć sprawę teatru, skwituję go dowcipem, oczywiście nie mającym nic wspólnego z teatrem. Ale dowcipem, nie dowcipem, faktem. Ale to może być jako dowcip i fakt, bo kiedyś tam w PRL-u przechodziłem obok Komitetu Miejskiego Partii i spotkałem kolegę, który opowiedział mi dowcip, po którym przewróciłem się. To znakomity. I mówię, natychmiast ten dowcip muszę komuś sprzedać. I nie bardzo wiedziałem gdzie, ale Komitet Miejski, tam koledzy pracowali w Wydziale Propagandy, więc tam ten dowcip sobie sypnę. I pędzę. A tu z sali tych obrad wychodzi egzekutywa Komitetu Miejskiego ze Stefanem Gołębiowskim, pierwszym sekretarzem na czele. I ja, głupi stary Osiński, nie wiem komu i po co i dlaczego i kiedy. Aha, bo Gołębiowski mówi, ja się ukłoniłem, Gołębiowski mówi, towarzysz Janusz Osiński znakomicie opowiada do siebie. Towarzysz Osiński, opowiedzcie. I ją głupi z tym dowcipem. A ten dowcip tak brzmiał, że jest takie prawo niepisane,
że skazańcowi mogą spełnić ostatnie życzenie. I przychodzą do człowieka, który za kilka godzin zginie, jakie macie życzenie? On mówi, chciałbym do partii wstąpić. No więc przychodzi sekretarz, wręcza mu legitymację partyjną i mówi, gratuluję towarzyszu. Ale jaki mieliście cel, skoro za kilka godzin zginiecie? A on mówi, lubię jak tych skurczy byków wieszają. I teraz zrobiła się martwa cisza. I ja mówię, czy ją zgłupiołem zupełnie? Cisza, martwa, ja już siebie widzę na Radosze. I kto mi będzie gruchubkę przynosił? Liczyłem, że ostro. I nagle do Ebioski wybuchnął uśmiechem. I reszta, ha, 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 ha. Ja już nie poszedłem do działu propagandy, tylko wjechałem do domu. To na razie ja robię przerwę.